Dziś pijemy wino Casablanca, wino hiszpańskie kupione w Lidlu za niecałe 20 zł, To nie może 19,99. być dobre, ale dajmy szansę. Tak. Nie wiem dlaczego. Czyli tutaj Monastrell, Torreoria, wino nagrodzone medalami w 2020 roku. Vinhas Vieiras. Casablanca, czyli co? Kto tam? Humphrey Bogart? No, jeżeli chodzi o film. To jest też są postacie, ale nie kojarzę gościa. No, to raczej nie. 14% alkoholu, Valencia, czyli produkt Hiszpania. Korek. Korek jest naturalny. Ładny. Ładny, bardzo naturalny. Ciemne. Chyba śliwkami pędzone. Zobaczymy. No ale właśnie taki, to, taki ciemny, wędzony, nie? Kolor. Nie tam, że jasne rubin. Kapie. Kapie. Ok. Czas liczy się. Kwiatkami. No ładnie. Bukiet jest przyjemny. Trudno jeszcze powiedzieć czym. Pomachamy. Pomachaj. Ale bardziej chyba właśnie jakieś kwiatuszki niż tam. Niż wędzonka? Wędzonka. No nie wiem, zaraz zobaczę. A taki delikatny zapach. Tak, nie, nie jest intensywny. A piłeś już? Co? Dobre. Dobre takie? Oj, delikatnie w słodycz. Delikatnie. Ale to może się rozwietrzy jeszcze. Ale to delikatnie. Ale jest też beczka jakaś. Jest. Delikatnie. Wszystko bym określił. Delikatny zapach, delikatna słodycz. Alkohol? Coś kichasz no gdzieś coś, tam delikatnie. Coś mnie trochę dusi. Ale to bardziej te opary tam. Ale to jakieś. Bardziej tak. Znaczy alkohol nie jest wyczuwalny jakoś tam. Nie. Nie. Nie, na języku prawie w ogóle nie jest wyczuwalny. Tak, nie jest wyczuwalny. Może gdzieś. Nie, nie jest. Śliwka jakaś. Suszona. No, tak delikatnie. Pachnie ładnie i takie. A to jest naprawdę słodkie. Wciąż. A to jest prawne czy pół? Nie, to jest. No, to znaczy, ale to, ta słodycz nie jest jakaś tam taka. Na końcu jest właśnie. Ale jest. Jest, tak. Jest. Ja jeszcze nie doszłam do tego momentu. Chyba dwa okresy. Po polsku. Casablanca Monastrell, wino czerwone 75-14, kraj pochodzenia Hiszpania. Nie określone jest. E, 2019 rocznik. O, to co jest określone. W moim odczuciu ta kwasowość, ta słodycz szybko jakoś ginie. I jest kwasowość i taka cierpkość. Cierpkość jest, ale nie wiem, ja mam. Dopiero wziąłem łyka drugiego, tak? I wciąż mam słodycz. Czyli przeczytałem jeszcze... się, że Lidl, ta, Lidl z Wielkiej Brytanii, Great Britain, sprowadza. I tyle. O, a etykieta już? Bardzo ładna i ta Casablanca. Nie jest tam słodycz, takie... nie jest jakaś. Casablanca czym jest? Po, jak to się robi ten napis? Weź palcem. Taki 3D jest. A to jest czyli farba. Lakier punktowy. Lakier punktowy. O właśnie. Wiecie co, takie równo wszystkiego. Znaczy ładnie zrównoważone. Tak. Delikatnie taniny. I teraz bym powiedział, że jest na początku delikatnie cierpkie, lekko kwaskowe. Tak. Słodyczy tu za wiele. Ale ryż na początku był. Trzeba dać się jemu wydychać, tak, trzeba wziąć drugi łyk na spokojnie, nie śpieszyć się i dopiero wtedy to wino fajnie się otwiera. Nie wiem, ja już chyba z czwarty łyk i jakoś mi ta słodycz nie przeszkadza. Nie, nie jest. Przepadła i tak. Prawie nie ma. Tak, teraz tak, nie ma. To prawda. Się ale ona była delikatna, taka śladowa, nie przeszkadzająca. No nie wiem. Może po tych drinkach mam cukrzycę już.
Nie, wino jest... Z każdym łykiem coraz lepsze. Tak, to prawda. Owoce jeszcze jakieś? Dojrzałe takie wiśnie, ale nie kwaśne, tylko takie dojrzałe, aż przejrzałe. Takie z pestku tak, delikatne, tak, ale tak, delikatnie tak. Pestku. Właśnie te taniny delikatnie, wiśnia, takie gdzieś tam śliweczka w oddali, taka wędzona. O, a teraz już jest i cierpłość, wszystko już jest potrzeba. Taniny coraz wyraźniejsze tak. Są. Już mam ich na zębach trochę nawet. Także przyjemne widoczko. Za tę cenę, proszę Ciebie. Dwie dychy, panie. A inflacja galopuje. To nie jest takie, wiesz, tanie, żeby to było 14 zł. To już troszkę nic nie ma za to. Ale nie ma tutaj takiej eksplozji, nie wiadomo. Nie, to jest taka właśnie stonowana. Delikatna stonowana. Bardzo. Ale nie jest to wino złe na pewno. Nie. Jest całkiem przyjemne. Bałam się, że to może być typu takiego weselnego, wiesz. Czyli co, że etykieta tak nie tak. Skusiłabyś nie, się? Nie, nie, nie. A mnie zainteresowało. I nie żałuję. No dobrze. Także Hiszpanię się dostałem. Tak. Wino jest w porządku. Coś oceniamy, czy jeszcze chcesz coś dodać? Ja nie wiem, czy ja jestem pierwsza. Albo dobra, 6,5. Cena przemawia, no to połówka. Ja bym dał tak pełną siódemkę, tak. Tak, ja też 7 daję. Nie ma tu się czego przyczepić. A mi smoku? Nie ma na co narzekać. 7,5 możemy takie lekko naciągane, ale zasłużone tak, przez lekko naciągane przez nas, w sensie wynikające z naszych ocen, ale myślę, że to zasłużona jest jak najbardziej te 7,5. Także polecamy. Dla kogo? Komu może smakować? Kobietom. Wciąż. Kobietom, a mężczyznom już nie. No nie wiem, no mężczyznom kobietom. Osobom, które lubią co? Delikatne. Do obiadu wypić butelkę. Zrównoważone. Jakieś takie nie za bardzo intensywne. Tak. Takie dosyć przyjemne, no takie. Do obiadu, do deseru. Do dziewczyny na wieczór. Znaczy, jeżeli ktoś lubi wina, które skręcają ewidentnie w kwasowość, to nie. To mało skręca, ale gdzieś tam w tym kierunku jest. Idzie. Na początku jest śladowy cukier, ale potem on zanika, już po drugim łyku jest fajnie, przyjemnie. Eksplozji smaków jakiś nie ma, ale też nie jest to wino nijakie takie. Nie, że w ogóle trzeba się doszukiwać. Nie, tutaj się dzieje i to całkiem niemało się dzieje, ale tak bez rzemolajny. Całkiem fajne wino, czyli dla takich osób, które takiego wina szukają, wytrawnego, czerwonego, możemy polecić od nas 7,5. I to wino można też obejrzeć przy filmie Casablanca, no przecież. Tak. Z Humphreyem Bogartem. Albo w nowej ekranizacji, nie wiem. A dziewczyna, która grała, nie pamiętam. Też, to było tak, ale chyba, może będzie nowe. Tak, no. Musical chyba jakiś. Coś ostatnio widziałem jakąś reklamę, tylko nie wiem, czy to Casablanca. Nie, to inne. To West Side Story, to coś innego. Dobra. To nie ta bajka. To nie ta bajka. Mniejsza z tym, dobra. Także od nas 7,5 do kupienia w Lidlu za 20 zł. Polecamy.